Cześć, jeśli w tym materiale pomogę Ci naprawić Ci Twoje słuchawki, proszę zostaw ślad po sobie, komentarz, łapkę, subskrypcję. Zapraszam do obejrzenia materiału. Cześć, chcę Wam wytłumaczyć, jak naprawić słuchawki Xiaomi. Bardzo częsty problem, jedna słuchawka się nie ładuje w pudełku, nie świeci się czerwona dioda. Moje są w tym momencie sprawne, po resecie, wszystko jest ok, ale chciałbym Wam pokazać, jak to zrobić. Powiedzmy, że nasza prawa słuchawka się nie ładuje, więc wyciągamy ją z pudełka, wciskamy guzik, trzymamy go, jednocześnie trzymając cały czas, wkładamy go do pudełka, trzymamy tak długo, aż się zapali czerwona dioda. Problem rozwiązany. To wszystko. Nie trzeba wysyłać na gwarancję, ani rozwalać o ścianę. Ja już swoje chciałem rozwalić albo rozbierać, ale mi się udało to ogarnąć. To jest jeden problem. Drugi problem, jaki mi się udało znaleźć, to w pewnym momencie słuchawki przestały być sparowane między sobą. To znaczy, łączyły się z telefonem, a zawsze łączyła się tylko jedna. Druga była w takim stanie czuwania, próbowania połączenia się z drugą słuchawką, ale nigdy nie było słychać tego dźwięku połączenia się między nimi. I działało to na zmianę. Albo jedna działała, albo druga działała. Łączyła się z telefonem. Jak rozwiązałem ten problem, też w miarę prosto wyszło. Rozparowałem telefon ze słuchawkami. Wykasowałem z pamięci Bluetooth te słuchawki. Następnie wyciągamy je z pudełka, wyłączamy je, chyba 5 sekund, jak dobrze pamiętam. Tak, wyłączyły się i teraz po wyłączeniu znowu wyłączamy i trzymamy bardzo długo, około 20 sekund, do momentu, aż one zaczną mrugać. Takim czerwonym, o właśnie, już jedna zaczęła i druga też. Potem je wkładamy do pudełka, wyciągamy i już powinny działać. Za pierwszym razem mi się nie udało to zrobić, lecz gdy drugi raz zrobiłem taką samą konfigurację, tak samo te same czynności wykonałem, czyli wyjąłem je z pudełka, wyłączyłem, potem 20 sekund przytrzymałem, żeby je włączyć, znów je włożyłem do pudełka i to zadziałało.